Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Będzie to druga część filmu związanego z wiosennym salem, w którym biorę udział. Dla tych, co niedawno zaczęli mnie subskrybować, obserwować, to powiem, że biorę udział w takiej zabawie, w której co tydzień dostajemy jakąś część wzoru do wyhaftowania i nie wiemy, jaki to będzie wzór. Tutaj już mam wyhaftowane dwie części wzoru. No, nie wiem na razie, co to może być. Być może będzie to jakiś ptaszek. No, jeszcze tak do końca nie widać. Haftuję na materiale Linda 27CT, co drugi krzyżyk. Mogę przybliżyć, jak te krzyżyki teraz wyglądają. No i robię taką dogrywkę, bo dziś już mamy w sobotę, a w poniedziałek dostanę drugą część wzoru. I teraz będę robiła takie krótkie wstawki, jak będą wyglądały kolejne części. Tutaj są dwie, a razem mamy pięć, czyli jeszcze trzy zostały do wyhaftowania. No i na tą chwilę tak to wygląda. Haftuje mi się bardzo fajnie. Był też French knot do zrobienia, ale ja go zostawię na koniec, bo nie wiem, czy tu coś jeszcze będzie w tym miejscu, gdzie ten French knot miał być. I są też te malutkie krzyżyki, o których też mówiłam w pierwszej części filmu. Zabawa fajna, materiał też bardzo fajny, już się przyzwyczaiłam, już się nie mylę, jak haftuję co drugi krzyżyk. Fajnie mi się haftuje. Będzie to takie ćwiczenie przed tym, jak będę miała zamiar haftować na Murano 32CT. A zamierzam, więc na tym sobie na razie poćwiczę. No dobra, na tą chwilę to tak wygląda. Jak będę miała już kolejną część wyhaftowaną, to też się pochwalę. Więc widzimy się za niedługo. Częściowo też przygotowałam sobie stronę w zeszycie hafciarskim o wiosennym salu. Wystartowałam 1 marca i zapisałam sobie tak: wspólne haftowanie, nie wiemy co haftujemy, 5 części salu Mulina DMC i materiał Linda 27CT, co druga nitka. I na razie mam pierwszy i drugi etap. W pierwszym etapie było 389 krzyżyków, w drugim etapie było 475 krzyżyków. No i czekam na kolejne etapy. Później jak wyhaftuję, to może będzie ten wzór bardziej widoczny, to sobie wkleję też miniaturkę, jak ona będzie wyglądała. No i za chwilę przejdziemy do etapu trzeciego. Cześć! Ja już jestem po obiadku. Właśnie zaparzyłam sobie kawę. Dziś w ogóle mamy bardzo piękny dzień. Już byłam z córką na spacerze. Jest tak ciepło, że aż za ciepło, już na zimowe kurtki. Zjedliśmy obiad i wygoniłam męża z córeczką jeszcze raz na spacerek. Niech korzysta, póki ciepło, bo nie wiadomo, czy pogoda się nie zepsuje. A przed Wami kolejna wyhaftowana część mojego wiosennego salu. W tej trzeciej części mam wyhaftowane 284 krzyżyki, z tym, że był jeszcze baksisz do zrobienia, tutaj taka trawka, ale ja tego nie zrobiłam, zostawię to sobie na końcu. I w sumie co, przybyło mi tutaj trochę zieleni, tutaj zostało wypełnione częściowo. No i co, dalej mi to wygląda na jakiegoś ptaszka, nie wiem. To jest tak sprytnie dobierane te obszary do wyhaftowania, że no, nie wiem, czy będzie wiadomo w kolejnej części. Dziś mamy niedzielę, jutro już dostanę czwartą, przedostatnią część do wyhaftowania. No i bardzo mnie to ciekawi, jak to będzie wyglądało. Na razie jest jak jest. Na pewno będzie jeszcze trochę backstitcha. Jeszcze muszę zrobić French knota, bo po prostu to ominęłam. Robiłam same krzyżyki. Robię, wyhaftuję to, co jest konieczne. Nie wiem, czy teraz nie będzie więcej tych krzyżyków, bo ostatnio było tak, no, nie za dużo. Chyba, że czegoś nie zaznaczyłam, ale wydaje mi się, że zaznaczyłam wszystko, bo to tak przychodzi w częściach z tą częścią, co już jest zrobiona i te nowe krzyżyki do wyhaftowania. Ja zaznaczam tylko
te, których nie mam, więc no, kasuję poprzedni wzór sagi, ściągam ten kolejny już z większą ilością krzyżyków. No i na tą chwilę tak to wygląda. No, jeszcze zaczynają mi przekwitać storczyki, a mówię, a wezmę jednego kwiatka uwiecznie na zdjęciu, na filmie. Właśnie jeszcze muszę zdjęcie zrobić. No i tak to wygląda, no. Na razie tyle. Jak wyhaftuję kolejną część, to też pewnie Wam ją pokażę. Więc to do usłyszenia do kolejnej części. Witajcie, za mną już jest przedostatnia część salu zakończona. W czwartym etapie zrobiłam 413 krzyżyków, z tym, że we wzorze były jeszcze fręczknoty do zrobienia, ale zostawiam to na koniec. I dobrze, że wcześniej nie robiłam tutaj tej trawki backstitchem, bo w tej czwartej części było tak, że większość dziewczyn musiała pruć część backstitcha, żeby zrobić krzyżyki. Dla mnie to jest też troszeczkę dziwne, że jest pokazywany backstitch do zrobienia, mimo że w tych miejscach są jeszcze krzyżyki do zrobienia w kolejnych częściach. No ale dobrze, że ja tego nie robiłam, przynajmniej nie musiałam pruć. Właśnie też zaczęłam sezon truskawkowy, pierwsze truskawki w tym roku. No i na razie widać tak, jak widać. W plik, który ostatnio był ściągnięty, był nazwany jeżyk, więc być może to będzie jeżyk, jeżyki. Wydaje mi się, że to jest konewka. A tu pewnie są kwiaty. Jutro będzie kolejna, ostatnia część salowa. Mam nadzieję, że wyhaftuję ją szybko i będę mogła się pochwalić Wam efektami pracy, tej ostatecznymi efektami. Jak to będzie wyglądało na samym końcu. Na pewno będę miała dużo backstitcha do zrobienia, ale to nic. Hafcik jest taki przyjemny, ma mało kolorów. No i taki można powiedzieć przerywnik. Teraz już będę miała poniedziałki wolne, ostatni poniedziałek na ten haft, później już go zakończę i będę mogła nadganiać swoje pozostałe prace. No i może szykować jakiś kolejny wiosenny starcik, żeby sobie urozmaicić szarości i móc troszeczkę zmienić kolory na takie bardziej wiosenne, takie kwiatowe. Ale to niedługo. Nie chcę też zaczynać kolejnych, póki tam czegoś nie zakończę. Czy to będą filiżanki, czy może maki. Na makach jeszcze sporo brakuje, filiżanki już prawie koniec. No dobrze, więc jutro będę haftowała dalej. Mam nadzieję, że to zrobię w jeden dzień i będę mogła Wam już pokazać, bo nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Więc widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Właśnie skończyłam haftować wiosenny sal. Tak jak przypuszczałam, tu kwiatki. Myślałam, że to będą kwiatki. Konewkę też się domyśliłam. O biedronce nawet nie myślałam. No i to jest taki jeżyk z konewką, który podlewa tulipany. Wiosenny sal haftowałam przez 5 tygodni. Było to 5 dni hafciarskich, bo każdy etap haftowałam jeden dzień. I dzisiaj zakończyłam 27.03. Jeszcze mamy dosyć wczesną godzinę, więc ja zaraz zdejmę mój hafcik z tamborka i go wypiorę. Razem wyhaftowałam 2054 i pół krzyżyka, to jest razem z backstitchem. No i tutaj mam poszczególne etapy. Najwięcej zrobiłam dziś, bo backstitch sobie zostawiłam na koniec. Pominęłam tylko tutaj French knoty i tu mi jeden się zepsuł, ale tutaj na nosku jest French knot, na oczkach też ma. No i tak to wygląda. Jeszcze zostało pranie, pomyślę sobie nad rameczką. Bardzo szybki, łatwy hafcik, pomijając oczywiście backstitch, bo backstitchu nie lubię. Oczywiście tutaj tą trawkę już robiłam po swojemu, nie jest ten backstitch tak do końca jak we wzorze, po prostu troszeczkę po swojemu, żeby już było szybciej, bo dzisiaj mam jakiś kiepski dzień. Mała mi dała w nocy popalić, nie mam humoru, no ale chociaż
go wyhaftowałam, więc no, jest jakiś plus, mam jedno do przodu. I dla przypomnienia, to był wiosenny sal, wspólne haftowanie. Nie wiedziałam, co haftuję. Sal składał się z 5 części, haftowałam mu liną DMC na materiale Linda 27CT co drugą nitkę. No i nawet fajnie to wyszło. Jak wypiorę jeszcze, ściągnę z tamborka, to Wam pokażę efekt końcowy. Muszę jeszcze tutaj wydrukować zdjęcie i sobie wkleić, żebym miała zeszycie hafciarskim. Żebym widziała, co było tutaj haftowane. Jeszcze dopiszę, że to jest jeżyk z konewką. Zabawa z wiosennym salem jest już zakończona. Obrazek wyprałam. Niestety coś, chyba moje żelazko się na mnie pogniewało, bo mimo to, że prasowałam prawie 10 minut, nie mogłam tego doprasować. To już jest chyba czas na zmianę żelazka. Będę musiała przed włożeniem w ramkę to jeszcze poprawić. No, ale fajnie, fajna taka zabawa, fajnie się haftowało. Fajnie się haftowało taki tajemniczy sal. Bardzo mi się ta zabawa podobała. No i przy okazji mogłam przetestować tamborek sprężynowy, nowy materiał do haftu. No i myślę, że w przyszłości jeszcze wezmę udział w niejednej takiej zabawie. Wzorek mały, uroczy. Można go sobie w malutką ramkę wsadzić albo nie wiem, co jeszcze z nim zrobię, pomyślę. Wydrukowałam sobie też wzór, taki wzorek. Trochę duży wyszedł, ale po zgięciu nawet mogę sobie to rozciągać i rozkładać. No i będę miała taki wzorek poglądowy. Nawet w sumie wyszedł ten większy niż ten wyhaftowany. No to chyba by było na tyle. Haftowałam 5 dni hafciarskich, zrobiłam 2054,5 krzyżyka w przeliczeniu razem z backstitchem, czyli z tymi znaczkami. No i chyba by było na tyle, taki początek wiosny. Myślę, że taki fajny filmik na początek wiosny będzie super. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się taka zabawa podoba, czy wzorek Wam się podoba. Bo mi się podoba bardzo, jest taki wiosenny, trochę po mojemu. Troszeczkę tu pozmieniałam, ale niedużo. No, jeden etap zakończony, kolejny, znaczy się kolejny, chyba nie kolejny, finisz w tym roku. No i będę miała teraz czas na inne obrazki. Więc to chyba byłoby na tyle. Jak kiedyś go oprawię albo coś z nim zrobię, to na pewno się Wam pochwalę. Piszcie mi komentarze, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. No i widzimy się niedługo. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!